To inwestycja, która wykluwała się wiele lat, ale w końcu możemy oficjalnie zdradzić jej szczegóły. O tym, jak długą i wymagającą drogę trzeba było pokonać, wiedzą tylko nieliczni. Droga do inwestycji, zanim dochodzimy do tego momentu, kiedy możemy wbić szpadel, kiedy możemy powiedzieć, przecinamy wstęgę, jest bardzo długa. Jedna z największych inwestycji handlowych ostatnich lat, o ile nie największa w historii Krosna Odrzańskiego, została oficjalnie potwierdzona podczas gali Gminy Przyszłości. U zbiegu ulic Poprzecznej, Pionierów i Szosy Poznańskiej powstanie park handlowy o powierzchni ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Przygotowanie tej inwestycji wymaga zaangażowania nie tylko inwestora, ale też w dużej mierze lokalnego samorządu, dlatego że to jest generalnie współpraca na kilku szczeblach i bez tego zaufania nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Droga do inwestycji jest długa. Jednym z pytań nurtujących mieszkańców było to o Lidla. Czy będzie? Jednoznacznie nie określono tej nazwy, ale stwierdzenie, że będzie sklep popularnej niemieckiej sieci spożywczej, chyba wystarczy. Ale to nie wszystko, co ma znaleźć się w parku handlowym. Przewidujemy tutaj w obrębie tego parku handlowego sklepy różnych operatorów. Będzie, oprócz operatora spożywczego, będą renowowane marki w zakresie odzieżowej, sportu, wyposażenia domu, mieszkań, drogeryjne, tak więc obuwnicze, tak więc będzie to obiekt, wydaje mi się, taki, który będzie w pełni zaspokajał te podstawowe potrzeby zakupowe mieszkańców. Park handlowy to przede wszystkim wygoda dla mieszkańców. To, że można będzie zrobić zakupy w miejscu, gdzie się mieszka, nie trzeba będzie jeździć do większych, do innych sąsiednich miast. Przygotowanie tej inwestycji trwa już blisko 5 lat i co ciekawe, z każdym projektem powierzchnia parku rośnie. 6000 metrów kwadratowych to było to, od czego wyszliśmy. Obiekt miał wyglądać mniej więcej w ten sposób. Rozmawialiśmy z różnymi operatorami i w trakcie tego procesu komercjalizacji okazało się, że to 6 tysięcy dla Krosna Odrzańskiego to za mało. Koncepcja była zmieniana kilkukrotnie aż do obecnego kształtu. Okazuje się, że park handlowy w Krośnie Odrzańskim przyciągnął uwagę wielu firm. Udało nam się pozyskać tak naprawdę najlepszych operatorów. Mamy podpisane ponad połowę umów. Mamy podpisaną umowę z niemieckim operatorem spożywczym, liderem rynku. Mamy podpisane umowy z większością operatorów tutaj dla pozostałej części retailu. Pojawił nam się koncept amerykańskiej sieci fast food restauracyjnej, który też ma się pojawić w tym parku handlowym. Zakładamy, że to się uda. Największym problemem jest jednak oczekiwanie na pozwolenie wodnoprawne od Wód Polskich. Procedura związana z Wodami Polskimi trwa do dzisiaj już 2 lata i to jest największy problem tej inwestycji. Niemniej jednak nie składamy broni i idziemy, maszerujemy dalej. W samym parku handlowym zatrudnienie znajdzie od 80 do 100 osób. Wartość inwestycji to blisko 70 milionów złotych. Pierwszy etap prac ma zostać zrealizowany w latach 2024-2025.